Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Wszyscy z zapartym tchem czekają na konferencję prasową Donalda Tuska zapowiedzianą przez Borysa Budkę o 11:00. Podobno pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk miał poradzić rządowi, jak sobie poradzić z kryzysem. Poradzić, co zrobić, żeby rozwiązać kryzys na granicy polsko-białoruskiej. No ale podobno ta informacja jest już wycofana. Dzisiaj chyba nie będzie, ale może będzie, zobaczymy. W każdym razie napięcie rośnie, a my rozmawiamy o tym, czy plan opozycji legł w gruzach, ponieważ Komisja Europejska dość jednoznacznie wsparła polski rząd w jego działaniach. Będziemy o tym rozmawiać z Agnieszką Siewieleniuk-Maciorowską, portal Dzień Dobry Białystok, i z Markiem Formelą z Gazety Gdańskiej, ale najpierw króciutka wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej. Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. Potrzebna jest w tym celu kontrola granicy. No właśnie, nie dość, że Donald Tusk kategorycznie napisał na Twitterze, że granice polskie są nienaruszalne i trzeba ich strzec, to jeszcze mamy Komisję Europejską, która no bądź co bądź wywiera ogromny wpływ na to, co robią i myślą posłowie opozycji. No i co dalej będzie z tym wszystkim? Czy rzeczywiście opozycja posłucha Komisji Europejskiej, która jest całkowicie zgodna z rządem Litwy, ale także innych krajów nadgranicznych, graniczących z Białorusią, Polską, że to jest ta ostatnia linia, którą można pozwolić przekroczyć przywożonym przez Łukaszenkę imigrantom? Agnieszko. Tutaj opozycja na pewno będzie miała bardzo trudno, już ma trudno, ponieważ ona od samego początku stanęła no, po niewłaściwej stronie i mało tego, nadal jakby nie rezygnuje z tej pozycji niewłaściwej, po której jest. Samo to, co powiedział, czy napisał w zasadzie Donald Tusk, dotarło w zasadzie mniej więcej tyle, co... Powiem tak, no czasami to lepiej do ściany mówić, bo głupie się nie odzywa w odpowiedzi. I tutaj mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, bo co z tego, jak posłowie opozycji, w tym Koalicji Obywatelskiej, jak wczoraj właśnie pan poseł Sterczewski, tak, jadą na granicę i robią cyrki. Ja powiem, zwrócę uwagę tutaj w tym miejscu na jeszcze inną rzecz, bo to, co mówi Komisja Europejska, oczywiście, że ma to sens, tak? I jakby myślę, że chyba każdy normalnie myślący człowiek to rozumie i nie ma tego sensu jakby drążyć. Natomiast zwrócę uwagę na inną rzecz. Dlaczego też się pojawiają apele, tak, żeby nie jechać na tą granicę i tam nie robić takich fikołków? Z prostej przyczyny. Tam pracują ludzie. Powiem tak, ten problem, który pojawił się na granicy, on nie pojawił się tydzień temu, dwa tygodnie temu. On tutaj jest już bardzo długi czas. Ja tu mieszkam. Właśnie, Agnieszko, więc, przepraszam, że ci przerywam, ale właśnie w dalszej części tego programu chciałam cię zapytać o to, co się dzieje po naszej stronie granicy. I zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze chwileczkę. Jedno tylko rzecz chcę dodać. Tam jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo ludzi, którzy muszą nawzajem się pilnować, komunikować ze sobą, a nie ganiać po polach za jakimiś, no już każdy niech sobie przymiotnik właściwy dobierze. No tak, sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii, pogoń z naganką za jeleniem, można to tak zatytułować te obrazki. Marku, czy to, co oświadczyła już bardzo zdecydowanie Komisja Europejska, w jakiś sposób powstrzyma naszą opozycję, bo nasza opozycja mówi, za ten kryzys, poseł Sawicki z PSL, za ten kryzys odpowiedzialny jest rząd, a nie opozycja i PSL, Gawkowski z Lewicy, ludziom, którzy koczują na granicy bez toalety, bez jedzenia, bez picia, trzeba po prostu po ludzku pomagać. I o dziwo, jedyny głos rozsądku słychać ze strony Roberta Biedronia, który mówi o tym, że powinna się odbyć debata w Parlamencie Europejskim i nakreślony powinien zostać plan pomocy humanitarnej dla osób, które są zmuszone uciec z Afganistanu, ale pomocy w ościennych krajach, z którymi Afganistan graniczy. Chodzi o to, żeby Unia Europejska znalazła solidarnościowy pomysł pomocy humanitarnej na miejscu. No my to już w 2015 roku mówiliśmy. Dobrze, że pan poseł Biedroń potrzebował kilku lat, żeby dojść do tego samego wniosku, że dojrzał. Marku. No, zaskakujące, ale chyba uzasadnione jest wycofanie Donalda Tuska.
z tej konferencji prasowej, na której miał poradzić, jak poradzić, a widocznie ktoś mu odradził, żeby poradził, bo sytuacja jest dość delikatna i rzeczywiście polityka Unii Europejskiej jest niezwykle konsekwentna. Jakby uświadomiła sobie Europa, że staje się nie podmiotem, a przedmiotem wielkich procesów geopolitycznych, które mogą być toksyczne dla wszystkich państw i wszystkich demokracji. Coraz większa liczba przywódców, ostatnio Kurz, ale także kandydat na następcę pani kanclerz Merkel, Armin Laschet, wyraźnie mówią, że nie ma powrotu do polityki z roku 2015. No, my wewnętrznej polityce, uważam, mamy ze względu na to zawirowanie i to rozhistoryzowanie i rozhamletyzowanie różnych osobników, ja mówię elegancko parodystów, o których mówiliśmy poprzednio, jak Szczerba, Joński czy pani Jachira. Mamy szczęście, że te pierwsze próby forsowania granicy Unii Europejskiej miały miejsce na Litwie, na Łotwie, że Polska nie była pierwszym krajem, który został wytypowany do rozkruszania spójności Unii Europejskiej. I w związku z tym to nie jest tak, że to władze polskie popadły w jakąś histerię, rozhamletyzowały się. To opozycja szuka jakiegokolwiek pretekstu, w tym także tak haniebnego jak spekulowanie na dużych operacjach, które nie mają charakteru humanitarnego, tylko mają charakter polityczny, są sterowane, są komercjalizowane, są de facto przeprowadzane, próbuje ugrać cokolwiek, żeby wprowadzić rozstrój emocji społecznych w Polsce na jeszcze wyższy poziom emocjonalny. Właśnie, Agnieszko, ty pisałaś na portalu Dzień Dobry Białystok o sytuacji ludzi mieszkających po polskiej stronie granicy z Białorusią, bo to nie tylko są żołnierze, którzy są narażeni na tego typu ekskursje, że zacytuję, że tak powiem, sojusznika prezydenta Łukaszenki, ale także mieszkający tam ludzie, których gospodarstwa czasami wręcz kończą się na granicy polsko-białoruskiej. Co oni myślą? Co tam się dzieje w ogóle? Przede wszystkim jakby ci ludzie, to trzeba zwrócić uwagę na to. Ci ludzie żyją z tym od wielu miesięcy, naprawdę od wielu. I sytuacja wygląda tak, że zanim jakby nie było tego całego cyrku, który tam się w tej chwili odbywa, to ci ludzie, którzy mieszkają, tak widzieli, że ktoś obcy się kręci gdzieś w okolicy, więc było można od razu zadzwonić czy po Straż Graniczną, czy po policję, tak? I były jakby od razu podejmowane interwencje i to się wszystko układało. Jak rolnik jechał sobie tam kombajnem czy jakimś innym sprzętem rolniczym, tak, bo też trzeba zwrócić uwagę, że tam mieszka niewiele osób. To są niewielkie jakby wioseczki, tak, po kilkadziesiąt czy po kilkanaście wręcz domów. I jak przyjeżdżał jakiś samochód, teraz już jakby wiadomo, tak, znaczy wtedy też było wiadomo, tylko teraz jakby tego jest więcej. Przyjeżdżały samochody na innych rejestracjach, powiedzmy z zachodniej Polski, Poznań, Szczecin, Opole, czasami były te rejestracje niemieckie, no to było wiadomo, że raczej to przyjeżdża ktoś, kto przyjechał odebrać nielegalnych imigrantów. I też od razu mieszkańcy je widzieli, no to informowali Straż Graniczną i wszystko jakby działało. W tej chwili tam jest piknik dosłownie, jakieś takie, nie wiem, safari po Podlasku, tak to bym mogła chyba określić, gdzie nie wiadomo już w ogóle kto gdzie jest, dużo ludzi przyjeżdża. I teraz powiem tak, z punktu widzenia nawet tych ludzi, którzy tam mieszkają, bo to głównie są przecież tereny rolnicze, tak? Skarży się jeden z moich kolegów, który właśnie ma gospodarstwo rolne przy samej granicy, tak? Że zadeptane mu zostało pole, kawałek tam, gdzie on właśnie hodował jakieś tam rośliny na pasze dla zwierząt. Mówi, wszystko to jest rozdeptane, porozjeżdżane, tak? To są jego realne straty. I później się dziwią politycy, a cóż tam robi policja? No właśnie policja przyjeżdża, dlatego że tacy ludzie wzywają policję na miejsce. Mieszkańcom bardzo nie podoba się to, że tam przyjeżdża tak wiele osób, tak, które no, traktują to w formie jakiejś atrakcji, bo tam ludzie żyją realnie z tym, co się dzieje od bardzo wielu miesięcy i radzili sobie i nikt tego nie rozdmuchiwał. Dopiero faktycznie, kiedy pojawiło się tych imigrantów więcej, trzeba było wezwać posiłki i te posiłki przybyły w ten sam dzień, ale nikt o tym nie wiedział, że na przykład Wojsko Polskie pojawiło się tam już wiele tygodni wcześniej niż widzieliśmy to w telewizjach, tak? Czy gdzieś tam w innych mediach. Więc no haniebnie. Ja tylko... Tak.
Ja tylko dokończę i chodzi o to, że też na przykład tam w tym miejscu, tak, w tym czy Usnarzu Górnym, ale nie tylko, też są członkowie mojej rodziny, bo ja mam w rodzinie zarówno właśnie, no nie będę już mówić w których, ale w różnych służbach mundurowych mam członków swojej rodziny i oni tam są. I wczoraj byłam u siostry, tak, i ona na przykład trzęsie się, czy jej mąż wróci cały, czy nie, bo trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tego, że po jednej, po drugiej stronie stoją ludzie z bronią ostrą i wszelkie prowokacje mogą się zakończyć tym, że ktoś skończy napaszerowany ołowiem. I tam są ojcowie, mężowie, bracia, takich ludzi jak na przykład moja siostra, tak? I druga siostra tak samo. I oni się trzęsą, one się trzęsą, tak? Czy on wróci cały, czy nie będzie prowokacji. To nie są żarty. I trzeba to sobie uświadomić. I to dopiero pokazuje bezmiar bezmyślności tych, którzy wystawiają te operetki polityczne na granicy. No, czy, słuchajcie, no przecież jest oczywiste. Przepraszam, że... Marku, ja jeszcze tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, bo też to nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jak to wygląda z strony takiej technicznej? Jak jedzie mundurowy na akcję, tak już mówię, bez względu na służbę, jedzie jak mundurowy na akcję, to jest teren przegraniczny. Są zawierane bardzo często telefony komórkowe, bo nie wiadomo, w czyje ręce wpadnie taki telefon, tak? I nie ma żona kontaktu ze swoim mężem, nie wie, czy co się dzieje, czy no chociażby nie jest głodny, już ja nie mówię o poważniejszych sprawach, tak? Więc to są... Trzeba jakby mieć właśnie jakby od strony ludzkiej też takie no, jakieś pojęcie. Mm-hmm. A po drugiej stronie jest skuteczne działanie państwa polskiego, które w sprawach rzeczywiście ważnych, sprawach, które mają podtekst humanitarny, które wynikają z obligacji sojuszniczych, poradziło sobie w sposób bardzo sprawny z ewakuacją Afgańczyków, właśnie tych obywateli Afganistanu, którzy w różny sposób współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym, że my jesteśmy w stanie pomóc naszym sojusznikom z Unii Europejskiej, partnerom z NATO, Litwie, Łotwie, a także funkcjonariuszom Międzynarodowego Funduszu Walutowego, organizując przerzut ludzi rzeczywiście zagrożonych, ludzi, którzy znajdują się w Afganistanie i dla których wyjazd jest często ratunkiem dla ich życia, dla ich rodzin. A z drugiej strony jakaś polityczna smarkateria Platformy Obywatelskiej wystawia spektakle żerujące na ludzkiej nędzy tak naprawdę. Straż Graniczna informuje, że od początku sierpnia odnotowano prawie 3000 nielegalnych prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Udaremniono ponad 2000 takich prób. Zatrzymano prawie 900 nielegalnych imigrantów, których przetransportowano do strzeżonych ośrodków. Tylko w czasie minionej doby zatrzymano 59 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę od strony Białorusi. A we wtorek ponad 100 prób przetego. Więc widać, że tutaj ta sytuacja ciągle, że tak powiem, jest pod napięciem, że jednak bardzo jest, trzeba... Ja powiem jeszcze, bo mam też znajomych po stronie białoruskiej. Już wiem, że kończymy, ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo mam też kolegę, to jest Polak mieszkający na Białorusi, Paweł. I on na przykład ma babcię swoją, która mieszka właśnie po stronie białoruskiej, tam w jednej z tych wiosek, przez którą maszerują te całe grupy migranckie prowadzone przez no, czy Straż Graniczną, przez służby białoruskie, bo tam i wojsko, i Straż Graniczna. I też na przykład on mieszka w Grodnie, tak, i ma problem, bo po tej wiosce, gdzie stoi 40 domów, plącze się ponad 400, 500 czasem i więcej no, obcokrajowców. Babcia boi się zostawić w domku tego swojego, co ma, bo nie wie, czy będzie miała do czego wrócić. I on jeździ też z synem na zmianę tam, tak, pilnować tej babci. To trzeba uświadomić, że właśnie jak jest wieś 40, 50 domów, tak, a nagle chodzą jakieś tam grupy, one są oczywiście pilnowane, ale to powiem tak, no jak jest tam do pilnowania wojskowych czy strażników kilkunastu, no to może być problem z upilnowaniem grupy 400-osobowej czy większej, tak? I tam ludzie też się boją, też mają dosyć Łukaszenki. Marku, kończymy już, mamy minutę do zakończenia programu, więc krótkie resumé, czy to, że
chyba się nie doczekamy dzisiaj oficjalnego stanowiska Donalda Tuska. Świadczy o tym, że Borys Budka trochę wyszedł przez orkiestrę, czy rzeczywiście ta sytuacja, która miała miejsce i z panią Jachirą, i z panem Sterczewskim, i z różnego rodzaju incydentami, wpisami, dyskusją, to jakby ostudziła chęć wystawiania się na kolejny strzał, bo ja już taką paralelę zrobiłam, że Donald Tusk jest po powrocie do Polski trochę jak tenisista, który po przerwie wrócił. Wydaje mu się, że serwuje asy, a to dostaje takie returny, że nie może się na korcie utrzymać. Ty jako tenisista pewnie rozumiesz, o co chodzi. Ma słaby timing, czasami robi podwójny błąd serwisowy, a jak rozmawialiśmy ostatnio, potrafi długo milczeć i to milczenie dzisiaj wydaje mi się jest dla niego bardziej cnotliwe niż bełkotanie w tym chórze z Jachirą, Sterczewskim, Szczerbą. I Jońskim. I to po prostu państwo polskie musi bronić swojej granicy, tak jak 200 żołnierzy Westerplatte broniło kiedyś polskiej granicy w 1939 roku. Tak dzisiaj polscy żołnierze bronią granicy. I tym zakończymy, chyląc czoło przed polskim wojskiem, w przeciwieństwie do tych, którzy go szkalują i obrażają. I strażą graniczną i policją. Tak jest, Agnieszko, masz rację. Agnieszka Siewryniuk-Maciorowska, Marek Formela byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.